Hej, Kuba. No. Wiesz, że dzisiaj będziemy czytać z najważniejszej księgi dla adwentystów? Księgi Daniela. No, wiadomo. To jest ulubiona księga adwentystów. A masz jakiś pomysł, o kim będziemy czytać? No, mi się wydaje, że wiem. Czytałem nasze skrypty. A wy wiecie? Po odcinku możecie napisać, czy już po tym wstępie i tytule wiecie, czy o kim będziemy gadać. Kto mógł paść i powstać? Właśnie, kto mógł paść i powstać? Ale jeszcze zanim się dowiecie, to mamy pytanie. Tak. A pytanie jest następujące. Co sądzicie o opowiadaniu ludziom takich naprawdę trudnych doświadczeń, takich często wstydliwych, moralnych takich rzeczach, które po prostu mogłyby postawić waszą postać pod znakiem zapytania, takim moralnym. Czy zdarzyło wam się kiedyś opowiadać takie wstydliwe historie w ramach waszej historii nawrócenia czy doświadczenia? Dajcie nam znać w komentarzach, bo jest to dla nas dość ważne, szczególnie w kontekście historii, którą będziemy dzisiaj studiować. A będzie to historia... Nebukadnezara! Dokładnie, więc otwieramy księgę Daniela. Czwarty rozdział i pierwsze trzy wersety czytamy. Tak jest. Król Nabuchodonozor do wszystkich ludzi, narodów i języków, którzy mieszkają w całej ziemi. Niech pokój się wam rozmnoży. Uważałem za stosowne opowiedzieć o znakach i cudach, które uczynił dla mnie Bóg Najwyższy. Jakże wielkie są jego znaki, jak potężne jego cuda. Jego królestwo jest królestwem wiecznym i jego władza trwa z pokolenia na pokolenie. Wow. Dla mnie po prostu świetnym jest to, że w całej księdze Daniela, tak ważnej, tak pełnej proroctw, wielkich znaków, wydarzeń, jest miejsce na cały jeden rozdział, który jest świadectwem Nebukadnezara. Osobistym świadectwem. I jeszcze gościa, który... Przepraszam. Jeszcze gościa, który jakby... pojmał wszystkich praktycznie, że Izraelitów, zrobił sieczkę, po prostu, że tak powiem, z narody całe zakuwał w kajdany i przeprowadzał je gdzie indziej. I ten człowiek, wyobraźcie sobie, ten człowiek, który zniszczył świątynię Boga Jahwe, nagle mówi, Jahwe jest Bogiem. Mhm. I chcę wam o tym wszystkim opowiedzieć. Tak, to jest dla mnie takie niesamowite. To jest hit jakiś. Że wow. I to jest poniekąd, choć nie do końca, dlatego dalej oczekujemy waszych odpowiedzi w komentarzu, bo mamy tutaj właśnie przykład Nebukadnezara, który był gotowy opowiedzieć o swoim doświadczeniu, a to doświadczenie wcale nie było takie proste. Łatwe, takie proste. Już nawet nie chodzi o to, że się stoczył na dno, tylko jakim sposobem Bóg doprowadził go do nawrócenia. No, tym bardziej, że on był królem, więc jeżeli w ogóle patrzcie na jego odwagę, tak bym to nazwał, nie? No bo normalnie król mógłby się bać, że kiedy pokaże swoją słabość, że kiedy pokaże, że żartą trawę, że włosy mu rosły jak pióra i paznokcie jak szpony, to poddani mogą sobie pomyśleć, że to jest słaby król. A okazuje się, że on się tym chwali. Wszystkim narodom, wszystkim językom, które są pod jego władaniem. To niejako pokazuje też, co jest dla niego priorytetem, co jest dla niego najważniejsze w życiu. Właśnie. Żeby pokazać, kto jest... królem. Tak, ale właśnie to, co chciałem wam jeszcze przeczytać, to jest już taka myśl związana bezpośrednio z jego historią nawrócenia. Bo zobaczcie, w 4 i 5 wersecie Nabuchodonozor mówi: ja, Nabuchodonozor, żyłem spokojnie w swoim domu i rozkwitałem w swoim pałacu. Miałem sen, który mnie przestraszył, a myśli, które miałem na swoim łożu oraz widzenia w mojej głowie zatrwożyły mnie. I nie będziemy sobie czytać, co mu się śniło, natomiast widzimy tutaj pierwszy objaw działania Boga, który daje Nabukadnezarowi jakiś znak, jakąś informację, aby się opamiętał. No właśnie. Tym bardziej, że nie rozumiał tego snu za bardzo, nie? I po raz kolejny potrzebował Daniela do tego, żeby wyjaśnić ten sen. To jest ciekawe, że Pan Bóg daje mu tą nauczkę i to jest dla mnie takie bardzo niesamowite, że od razu dał mu proroctwo, że... wiedział, co się z nim stanie, no bo to drzewo, wielkie drzewo, zostało ścięte, ale mały pęd z niego wyrósł. Tak.
To po pierwsze dla mnie pokazuje troskę Boga, tak. Nawet o pogańskiego króla, tak. Ale widzimy też, że Bóg często nie poprzestaje na jakimś jednym działaniu, często może niekoniecznie zrozumiałym, ale od razu posyła Daniela, kolejny element mający na celu przekonać Nebukadnezara. Tak, kiedy właśnie możemy potem sobie przeczytać, teraz nie będziemy tego robić, żeby nie przedłużać sztucznie, natomiast cała potem historia jest opowiedzeniem snu Nabuchodonozora, a potem wytłumaczenie tego snu przez Daniela. I chciałbym tylko przeczytać 27 werset. To jest rada Daniela dla króla. Dlatego, królu, niech ci się spodoba moja rada. Przerwij swoje grzechy sprawiedliwością, a swoje nieprawości miłosierdziem nad biednymi. Może przedłuży się twój pokój. To wszystko przyszło na króla Nabuchodonozora. Nie? Tak. No i widać, jak bardzo ważne dla tego króla jest to osobiste doświadczenie, nie? Dla mnie to jest takie niesamowite, że tutaj jesteśmy jeszcze w momencie, w którym on jeszcze o tym nie wie, że się nawróci i uzna Boga, ale ten początek tego rozdziału jest naprawdę wybitny, patrząc na to, co tutaj się teraz dzieje w tym 27 wersecie, bo pokazuje, jak on to przeżył. Tak. Jak ważny dla niego był ten, że tak powiem, upadek, nie? Że dla niego to było takie naprawdę, naprawdę mocne doświadczenie i takie niesamowite, że chciał się z tym, o tym z wszystkim podzielić. Tak, tym bardziej właśnie cały czas... dla mnie po prostu ten cały czwarty rozdział jest pięknym przykładem, takim dosłownie książkowym przykładem historii nawrócenia. Opowiadam od początku do końca. Tak. Jak to się stało, dlaczego było źle, dlaczego było dobrze, kto działał i jaki był tego efekt. Ważną rzeczą, którą właśnie chcielibyśmy też podkreślić razem z Kubą, jest to, że... właśnie w nawiązaniu do tego pytania na samym początku, że mamy tutaj Nabuchodonozora, który nie wstydzi się opowiedzieć... Obnażyć się nawet. Obnażyć się. To jest dobre słowo, dlatego że on przeżył naprawdę trudną rzecz. I po pierwsze, Nabuchodonozor się tego nie wstydzi, to jest jedna myśl, a druga myśl, zobaczcie, że Bóg mimo dania Nabuchodonozorowi snu, mimo dania Nabuchodonozorowi wyjaśnienia przez Daniela, i Nabuchodonozor, mimo że tego nie przyjął, to Bóg z niego nie rezygnuje i wypełnia ten sen, co ostatecznie doprowadza Nabuchodonozora do nawrócenia. Właśnie. Mimo że wypełnienie tego snu było naprawdę, naprawdę trudne dla Nabuchodonozora. No, oczywiście. Choroba, nie wiem, psychiczna, jakkolwiek to nazwiemy, nie? No, w sensie no. Rozum mu odjęło i zaczął zachowywać się jak zwierzę. I mieszkać jak zwierzę. Tak, żyć jak zwierzę, żywić się jak zwierzę, wyglądać jak zwierzę. Niesamowite to jest. I nie pamiętam teraz, nie ma tutaj napisane, jak długo to trwało, prawda? Chyba było, ale to możecie sobie... A, 7 czasów, 7 lat. Tak. No, więc... Bardzo długo w ogóle, jak na króla. Tak. Równie dobrze można powiedzieć, że to powinno skończyć jego panowanie, nie? No. A jednak po całości Bóg zasadza go ponownie na tron. No właśnie. Prawda? I to właśnie, to jak dla mnie, to jest jeden z cudów, szczerze mówiąc. Wyobraźcie sobie 7 lat, gdzie król całego wielkiego imperium, naprawdę to imperium, jak sobie zobaczycie na mapę, to był taki kawał świata, że aż po prostu w głowie się nie mieści. I patrzcie, nikt nie przejął władzy w tym momencie. Nikt. Nikt nie sięgnął ręki. W sensie doraźnie pewnie tak, ale w takim sensie, że odzyskał. Ostatecznie Nabuchodonozor wrócił na tron. Tak, że nie było jakby takiego przewrotu, tylko wszyscy czekali, aż on się ogarnie. Ciekawe, czy to nie było spowodowane tym objaśnieniem Daniela na przykład, nie? Bo to też był określony czas, prawda? Był określony czas. No i jak spojrzymy na to, to jest naprawdę takie prowadzenie Boże, nie? No bo studiowaliśmy przecież królów paru i tam mordęga o tron to jest... Ten typowy standard jazzowy taki, nie? W tych historiach. I po prostu wow, że Pan Bóg powstrzymał tych wszystkich ludzi po zabijaniu się. I ostatnie wersety czwartego rozdziału są po prostu przepiękne. W tym czasie wrócił mi mój rozum i ku chwale mego królestwa wróciła do mnie moja dostojność i mój blask. Ponadto moi doradcy i książęta szukali mnie i zostałem umocniony w swoim królestwie i dano mi jeszcze większy majestat. A teraz ja, Nabuchodonozor, chwalę, wywyższam i wysławiam Króla Niebios, którego wszystkie dzieła są prawdą, a którego ścieżki sprawiedliwością, a tych, którzy postępują w pysze, może on poniżyć. Amen.
A w ogóle jak się na końcu przyznaje dla tych wszystkich, którzy postępują w pysze. Bo to jest fajne też, że te rzeczy działy się jak Nebukadnezar, podobnie jak Dawid. Wychodzi na balkon, nie? I mówi, a czy to nie ja sprawiłem, że to królestwo wszystkie spełni, czy to nie ja zrobię to i to, czy ja nie mam władzy? A potem Pan Bóg patera na to. Tak. Więc takim praktycznym wnioskiem, który chcemy wyciągnąć dla Was i dla nas z historii Nabuchodonozora, to po pierwsze... Istotność osobistego świadectwa. Tak, dzielmy się naszym świadectwem. Ono jest ważne dla nas, ale też dla innych, prawda? No. I bazując na tej historii, te elementy, nawet trudne, one mogą być bardzo pożyteczne, tak dla nas, jak i dla innych. Tak. Więc dzielmy się naszą historią z ludźmi. I druga myśl... Bóg jest w stanie uratować każdego. Mm-hmm. I to jest w sumie też myśl, która się już powielała w różnych naszych wcześniejszych bohaterach, nie? Czy na przykład w Manassesie, o którym czytaliśmy wczoraj. Tak. Bo mamy właśnie przykład kogoś, kto jest jawnym przestępcą Bożego prawa. Ale jednak Bóg doprowadza do tego, aby ten człowiek mógł się nawrócić. I mamy tutaj wielkiego króla Babilonu, Nabuchodonozora, który się nawraca. No, chwała Bogu. Kochani, będziemy kończyć. Teraz będzie czas na modlitwę. Pamiętajcie o tej modlitwie. Pamiętajcie, żeby się w ogóle też osobiście modlić, nie tylko podczas tych chwil podczas zasilacza. I naprawdę pamiętajcie o tej modlitwie, bo ona jest cudem, radością. Naprawdę dużo nam daje. Dlatego to jest czas dla Was, a potem pomodlę się ja. Panie Boże, dziękujemy Ci za to, że dałeś nam tą historię Nebukadnezara. Ona jest taka piękna, tak inspirująca, taka niesamowita. Ja też osobiście Ci dziękuję za to, że możemy tutaj studiować razem, bo sam dowiaduję się nowych rzeczy, zwracam uwagę na nowe rzeczy. I Panie Boże, spraw, byśmy właśnie tak mieli, żeby nasze studium Twojego Słowa było właśnie takie jak tutaj. Żeby było dla nas odkrywcze, żeby na nas wywierało wpływ. Tak samo jak Nebukadnezar dostał to słowo i ono na niego wywarło wpływ, tak spraw, by Twoje święte pismo tak samo na nas wywierało wpływ. A także, abyśmy dzielili się Twoim świadectwem i dawaj nam po prostu, proszę, okazję do tego, żeby je opowiadać. Bądź wywyższony i bądź pochwalony. Amen. Amen. Dzięki Wam bardzo za kolejny czas z kolejnym bohaterem i kolejny czas z zasilaczem. Fajnie, że byliście. Do zobaczenia jutro i klasycznie, niezmiennie zachęcamy Was do dzwoneczkowania, subskrybowania, przesyłania dalej, lajkowania, komentowania. I do przedłużaczowania tych odcinków. Dokładnie. Dzielcie się tak swoim świadectwem, jak i zasilaczem. Mówił Piotr Rzeziński, Jakub Bośkiewicz. Tak, dokładnie. To. Pozdrawiamy. Cześć. Cześć.